Wielka Polska tylko pod siły, moi drodzy. Specjalne witam was bardzo serdecznie i zapraszam was na odcinek z Wielkiej Polski. I od razu lepiej zacznijmy na początku badać Marinesów i zobaczymy, co uda nam się ugrać tą, moi drodzy, potężną, fantastyczną Polską. U nas będą wybory króla, w Niemczech wrze, moi drodzy, usuńmy ten przeklęty strajk jak najszybciej. Narodziła się Wielka Polska Habsburgów. Na to czekałem. I wiecie co, tak dochodzę do wniosku, Marinesy, wiecie co? Olać to, olać Marinesy. Idziemy w piechotę, moi drodzy, górską. Wiecie, co mnie irytuje w tych drogach, jak tutaj masz na monarchię w Polsce, to na przykład bierzesz Habsburgów, reszta powinna znikać. To powinno być zrobione tak jak z innymi drzewkami, no bo to z jednej strony, to po jaką cholerę to w ogóle tu jest pokazane, nie? Ty, mam dla was wyzwanie. Moi drodzy, 2500 polubień pod tym filmem i spróbujemy historycznie obronić Polskę. Samymi dywizjami, moi drodzy, elitarnymi. Do dzieła, panowie. Lajkować. A na eneba.com możecie kupować tanio klucze do gier. Link w opisie. Dobra, zobaczymy, czy uda nam się to zorganizować. Oj, myślałem, że się uda bez wojny domowej to zorganizować, ale te wojny domowe i tak są tak w tym hoju ustawione. Tak czy inaczej wygrywasz. W sensie ten, kto przeprowadza bunt, więc chociaż tutaj jesteśmy bezpieczni. Fantastycznie. Siadło. Jest to jeszcze nasza marioneta. Da nam fabryki wojskowe. Wszystko. Po tej strategii zrobimy tutaj, moi drodzy, zjednoczenie, a później sobie lecimy w przemyślik. Super, moi drodzy. Zjednoczenie z Czechami zostało zrobione. Olewamy na razie Węgry i ruszamy masowo przemysł. Fantastycznie. Czeskich dywizji było 24, więc tym bardziej mnie to cieszy. Usuwam resztę template'ów, bo mi są niepotrzebne. Wybieram szpiega, bo będziemy ich robić. Za siłę polityczną sobie wybiorę, moi drodzy, demagoga, boom, zwodniczy gentleman, żeby szybciej mieć więcej szpiegów i tak dalej. Jezus Maria, Litwa wypowiedziała mi wojnę, a ja jestem totalnie, moi drodzy, ale to tak totalnie niegotowy na tą wojnę z Litwą. Co jest? Moi drodzy, moje dywizje nawet nie wiem, czy będą w stanie się przeorganizować na tyle, żeby ruszyć z ofensywą, nie? Przed siebie. Bo ja nie mam praktycznie nic equipmentu, a nic. O, teraz bez Lastendzika, no to już jest całkiem inna gadka, nie? Tak naprawdę. Dobra, nasze polskie dywizje górskie, moi drodzy, legendarne. Zmietliśmy Litwę z powierzchni ziemi. Fantastico. Z racji, że rośnie nam tutaj bolszewicki zagrożenie, moi drodzy, postaramy się o sojusz z Kaiserem. Mam nadzieję, że Kaiser nie będzie chciał mi rozerwać 4 liter ze względu na Czechy. Zobaczymy. Kaiser się zgadza. Fiu, fiu, moi drodzy. Jesteśmy z Kaiserem razem przyjaciółmi, że tak powiem, fantastycznie. I to, wiecie co jest najśmieszniejsze? To my jesteśmy liderami tego sojuszu. Więc nawet powiem wam szczerze, ciekawie, jakby Kaiser z niego nie wyszedł, to może by wykorzystać potęgę Niemiec do swoich celów. Dobra, i wiecie co? Zaczniemy sobie już trzaskać kolaboracyjne rządy na Sowietów, bo ja czuję, że prędzej czy później oni we mnie wejdą, tylko to jest właśnie takie ubezpieczenie, jakby we mnie weszli. Już niech przemysł tutaj pracuje, niech wszystko ci się dzieje, 175 dni, spokojnie. Tak poszedłem w drzewku dywizji górskich, moi drodzy. Zobaczymy, czy to będzie silna droga. Ty, ale idzie bardzo fajnie, bo zakładamy sobie już praktycznie drugi, moi drodzy, kolaboracyjny rząd. Już się rozpoczyna właśnie robić. Jeden już został zrobiony, jeszcze jeden. I kurde, fajnie, fajnie. Tym bardziej, że zbieramy sobie też, moi drodzy, dywizje. Wszystko tutaj do góry, mentowerowo idzie. Mam nadzieję, że to będzie rosło jak najlepiej. Niemcy znów idą na wojnę, moi drodzy. Fantastycznie. Będziemy mogli uratować Niemcy. Jak głupio to nie zabrzmi, niech Belgowie sobie dołączają do frakcji z aliantami. Świetnie, ja przyjmuję oczywiście wyzwanie do wojny. Jak najszybciej moje dywizje górskie pojawiają się tutaj. Panowie, mimo że macie attrition miliard, Jezus, ej, mocne są te dywizje, dobra. Tylko, żeby po prostu Niemcy lotniczo mi pomogły, to będzie naprawdę super, nie? Chyba, że im narobiłem za dużo attrition. Ty, a co z Holandią? Dobra, wiecie co? Jednak się spróbuję wycofać tutaj, bo co 5 armii to XD właśnie w tamtej prowincji. Może Niemcy sobie same lepiej poradzą. Właśnie, bez attrition i sobie radzą świetnie. Ja spróbuję tutaj na Holendrów zrobić cel. 185 dni, tak bywa. I oczywiście wrzucę sobie teraz pełny pobór. I co? Ktoś tu spiskuje przeciwko mnie? ZSRR. No to, moi drodzy, już poatakowaliśmy. Aliantów z tego, co widzę, będzie trzeba trzymać ruskich, moi drodzy, za fałdę, żeby mi tutaj nie weszli i dorekrutować te dywizje. Okej, Ruscy zrobili na mnie cel i od razu w sekundę uzasadnili wojnę, więc nie jest fantastycznie. Biorę Włochy do frakcji. Nie wiem, czy chcę je wziąć do frakcji. Nie mam zielonego pojęcia. Chyba bym ich nie chciał we frakcji jednak. Mam złe skojarzenia z Włochami, moi drodzy. Zobaczymy, co Związek Radziecki zrobi. No, Związek Radziecki będzie chciał na 100% mnie jakoś przepuszować. Sprawdźmy te dywizje górskie, jak działają w walce. Nie no, działają według mnie fantastycznie. Panowie, bez powietrza, bez niczego? Chyba, że to chodzi po prostu o to, że to jest dalej armia Związku Radzieckiego. Może byśmy spróbowali wejść na Rygę? Zaraz zobaczymy. Tu ich fajnie przeciąć. Do Rygi jeden krok, jeden jedyny i nic więcej, moi drodzy. Staramy się ich tutaj przepuścić. I z racji tego, że Sowiet mnie przeatakował, to będzie no mercy, czyli zero litości. Właśnie o to chodzi. Zero litości na Sowieta. Ustawimy się tak, tak. Wyrwiemy tę dywizję. Co jest? Jakim cudem? Nie wolno wam kontratakować mnie. Nie zezwalam na to. Fantastycznie. Zobaczymy teraz, moi drodzy. Pójdzie, pójdzie. Dobra. Ruski, zaatakowałeś w plecy, jak mamy wojnę z aliantami. Nie zasługujesz na inne traktowanie niż po prostu porcik, nie? Tak naprawdę. Ja tutaj ci powiem, do swidania. Wiecie, dlaczego robię porcik? Bo żeby nie było nudno. Bo ja robię naprawdę kolaboracyjne rządy i to już chyba ostatni kolaboracyjny rząd się zaczyna teraz. Tak naprawdę, nie? Więc
więc zobaczcie. Więc zapraszamy Ruskich. Dlaczego nie wołam, moi drodzy, do wojny Niemców? Już wam tłumaczę. Nie widzę naprawdę takiego żadnego sensu, nie? Żeby wołać Niemców do wojny. Tym bardziej, że weszliby mi wtedy do portu i praktycznie zrujnowali całe wojsko. Więc ja zrobię teraz tak. Oddział stój. Zrobimy to tak. Tu jest potrzebne trochę dywizji. Dobrze. Nareszcie mogę doktrynę badać. Tu sobie zrobimy kontrę. Te dywizje górskie fantastycznie działają w ofensywie, ale w defensywie, no powiem wam szczerze, że jest ciężko. Więc przełączymy tutaj troszeczkę dywizji do tego pana i rozkażemy im jak najszybciej się rozejść, jak gangrena dosłownie. Terenów niemieckich nie potrzebujemy, ale Ruscy idą tak szybko, że ja nie jestem w stanie ich zatrzymać, nie? Dosłownie. Co tu się dzieje? Ale Ruscy robią kontrę. Panowie. A, Holandia dołączyła do aliantów. I mogłem tam być i przepuszować Holandię, zdobyć Francję i by było fantastycznie, to nie mogę tam być, bo Związek Radziecki postanowił być w Polsce. Więc ja muszę to zaakceptować oczywiście. Świetnie. Panowie, reorganizacja, przejście terenów. Trzeba fajną konterkę zrobić. Właśnie o to chodzi. I czekamy. Czekamy, stoimy, wyczekamy ten związek. Tym bardziej, że nasze dwie dywizje tak mucą, że to nie będzie problem. Teraz zlecimy sobie produkcję 24 dywizji, moi drodzy. Dosłownie piechoty górskiej i obstawimy nimi port. Albo nie wiem, co zrobimy. Coś na pewno. Obronie też ładnie nasze wojska wyglądają. Jedyne, co wygrywa tutaj wojnę mojemu przeciwnikowi, to lotnictwo, którego nie mam. Fajnie na razie skontrowaliśmy. Świetnie. Ruscy atakują jak furii dosłownie. Okej. Tu się staramy troszeczkę pokontrować. Troszeczkę. Właśnie o to chodzi. O Boże. Włochy tak czy inaczej dołączyły. No to teraz będzie mój upadek, nie? O Jezu, aż mi się grać odechciało. Nie dość, że Włochy dołączyły, moi drodzy, to Związek Radziecki też dołączył do wojny. Nie wiem, czy zauważyliście, jak bardzo fajnie mi tutaj przyszli, jak możecie zobaczyć. Z Gdańska mi przyszli. Koleżeńska taka jakby wizyta. Do Gdańska przyszli się przywitać. Fantastycznie. Muszę ich teraz wyogarniać z drugiej strony. Zbieram teraz wojsko na kontrofensywę z frontu i po prostu ruszamy tutaj, bez gadania. Teraz może będzie mała szansa podejść chociaż bliżej kolwiek tych portów, bo tu są dwa porty i ja bym chciał w każdym Rosjan zamknąć, bez wyjścia. Nie chciałbym zajmować Kłajpedy, tylko ją troszeczkę podblokować, właśnie o to chodzi. O, tutaj zajmiemy jeden port tylko, fantastycznie. A tutaj nasza kontrofensywa się udała w 100%. Dobra, w Gdańsku zostaną wypchani. I ty, panowie, mamy to ustawione tak jak chciałem, fantastycznie. Więc teraz robimy tak, niech te dywizje jak najszybciej się przetransportują. I robimy, moi drodzy, bum i bum, co nie? I mamy dwa porty, trzeciego już w Gdańsku nie będę używał, bo pewnie bym nie dosięgnął. Ale ja chętnie tutaj Sowietów przywitam, nie? Tak naprawdę. O, i zobaczcie. Teraz na dwa porty będzie dwa razy szybciej. Tak na serio. Boże, ponad 10 dywizji sowieckich w Gdańsku. Stary, no to jest siła, z którą trzeba się liczyć. Dobra, zostawiam sobie tutaj dwie dywizje w porcie garnizonowym i czekamy na Ruskich. Ruskich coraz mniej, moi drodzy. Ja sobie tu robię collaboration government za governmentem. Już mamy, to będzie chyba drugi skończony agent ranny. Okej, trudno się mówi. Wymienimy go w przyszłości, w razie czego. Trwa przygotowanie, więc dodamy innego agenta. Bardzo fajnie. Ruscy jednak, moi drodzy, postanawiają dosyłać tutaj wojska, więc jestem bardzo szczęśliwy z tego powodu, no nie ukrywam. Ale coś widzę, że Rosjanom powoli coraz więcej zaczyna brakować dywizji i no cieszę się z tego powodu. Ja chyba chwilę poczekam. O właśnie, jeżeli czekamy i nie wybijamy od razu wojska, to oni tutaj gromadzą siły na ofensywę i to mi się podoba. Poczekajmy ich, patrz, tu już są dywizje, bum i bum. I zobacz, ile od razu spłynęło. Z tego, co widzę po Kaiserze, moi drodzy, no to ja tutaj będę musiał sobie raczej sam poradzić z ZSRR. No to dobrze, że zrobiłem trik z portem, bo walka na 5 frontów, no to XD. Ale jak ja widzę, że nasze dywizje naprawdę miażdżą na froncie, jak ja tylko kliknę prawy przycisk myszy i one jadą przed siebie i dosłownie nie zważając na nic, no to powiem wam, o Jezus Maria, jak się te collab governmenty porobią, to my przecież Ruskich w miesiąc przejedziemy z portem. Tu sobie troszeczkę podepcham front do przodu. Ja bym z chęcią Rygę zajął, tak naprawdę, albo wziąłbym ją z marszu czy coś w tym stylu. I tak szczerze mam bardzo ochotę pozajmować im supply huby, które są tak w miarę blisko linii frontu, żebyśmy później my mieli łatwiej w ofensywie. O, patrzcie, ile dywizjami Rosja przywiozła. Super! O, to już jest prawdziwy hit. Było 9 dywizji, które uciekło z portu. Szkoda. Wiecie, co jest najśmieszniejsze? Że Sowietów padło 5 milionów, to sam port. I Ruscy mają od 70 do iluś tam dywizji i oni notorycznie tutaj przesuwają wojsko. Tylko, że teraz już mi się to troszeczkę, jakby to powiedzieć, znudziło. Po prostu postanawiam ich tutaj się dokończyć sobie właśnie, bo zrekrutowałem 48 nowych dywizji i zrobimy właśnie tak, moi drodzy. Każemy im się przeorganizować, dołączyć na główny front. Z racji, że collaboration governmenty już mamy, to będziemy mogli szybciej po prostu uderzyć, tym bardziej, że alianci są też na południu. Okej, gotowi? Śmigłyrec do przodu i do przodu. Patrzcie, to jest praktycznie koniec Ruskich. Ledwo się wojna zaczęła. 50% stary, zobacz, ile collaboration mi daje, moi drodzy. Miliardy rzeczy. Ja zdobywam, moi drodzy, Moskwę i Stalingrad i Leningrad i jest koniec i jest pokój ze ZSRR. Dosłownie. Ja ich przejeżdżam, patrz, Boże, przecież na froncie, stary, te dywizje górskie oddają mnie. Tak naprawdę oddają i mega mnie to się, że tak powiem, podoba. Polska tylko podgórskie.
naprawdę. Jezus, żałuję, że Anglikami jak grałem, nie robiłem górskich. Boże, jakby to jechało przed siebie. Jeszcze idziemy tutaj na południe, bo chcielibyśmy aliantów stłamsić kompletnie, jakoś do zera. Koronują Habsburga, fantastycznie. Sojusz Habsburski. Spróbujemy wciągnąć, moi drodzy, tak całkowicie już serio, do sojuszu, kurde, Węgrów. Bo Węgry nam może pomogą otworzyć front, bo widzicie, Włochy dołączyły i wiecie, co dały? Jedyne, co dały, to dały dupy w tym sojuszu, tak naprawdę, a miały nam dać cokolwiek. Tutaj Anglików jest ustawionych tyle, że płakać się chce po prostu. A my dążymy teraz do spełnienia marzeń. Milion manpowera i jedziemy po prostu przed siebie. Leningrad i reszta, nie? O, wiesz, tutaj jest właśnie to robactwo, tak powiem. Trochę perfidne i chamskie, ale to czego się spodziewać po bolszewikach. I, moi drodzy, Rumunia została przejechana. Wow, fajnie. Dobra, i teraz wszystkie te dywizje wracają na front w Rosji i już się przeorganizujemy i będzie fantastycznie. Przeorganizujcie się, chłopaki. Może być. Śmigły jest tak odpalony do ataku, że ja go nawet nie będę, moi drodzy, zatrzymywał. Bum. I teraz dopiero wspierasz drugim natarciem. Fantastycznie. Teraz powinniśmy już złamać do końca ich opór, a oni skapitulują bardzo szybko. Zobaczcie na to. Naprawdę nie wiem, czy jak nie zajmę Moskwy i Leningradu, czy oni nie skapitulują. Uwaga. Zaraz sprawdzimy sobie Leningrad. Leningrad zajęty. Prawie mamy Leningrad. Ile mają procent po Leningradzie? 70. Dziwne. 69. Spada im to. A Moskwa? Moskwa zajęta. State Moskwy zaraz będzie zajęty. Ile mają teraz procent? Teraz mają 62, im to cały czas spada. Panowie, bo dochodzę do Stalingradu i jest pokój, albo Krym. Nawet chyba do Stalingradu nie będę musiał dojść. Tak naprawdę, z tego co widzę. Tutaj jeszcze pięknie zostali odcięci. Chłopaki, tutaj byście weszli normalnie ciastko z Krymem dla mnie zebrać, że tak powiem. Królestwo Węgier dołączyło do naszej frakcji. Oczywiście zostaje wezwane do wojny, niech będzie. Kajzera nie wzywam, bo nie chcę go w konferencji pokojowej po prostu. A wyjdziecie na Kercz. Świetnie. Ty, Krym już jest mój, czyli to będzie kapitulacja ruskich? Nie, 6 punktów. Kurde, jak szybko. Ej, widzicie to? Jak szybko, moi drodzy, jak szybko będą chłopy kapitulować. 6 punkcików to jest tyle co nic. Tym bardziej, że ruskie wojsko to już nie istnieje, nie? Oni się tutaj bronią w obrzeżach Stalingradu. Oni się bronią tutaj w obrębach, nie? Stalingradu. Oni chcą. Oni chcą, moi drodzy, ja wam to mówię, oni chcą walczyć jeszcze. Oni chcą jeszcze powalczyć, ale ja im nie mogę pozwolić już walczyć. Austria zrobiła, w sensie Węgry złączyły się z Austrią i teraz, moi drodzy, otworzył nam się front z aliantami we Włoszech, co jest, no, bardzo złą wiadomością dla mnie, tak naprawdę. Jeżeli chodzi o Kapitulichenmachen, o Jezus, ty, zaraz będzie kapitulacja, ty, zaraz skapują. 2% to jest nic, to jest jedno większe miasto gdzieś w środku Rosji. Stary, to zaraz jest kapitulacja jeszcze bez zajęcia Stalingradu. Pa. Czy to jest to? Chłopie, ale, że tak powiem, dosłownie, essa. Śmigły szybko do Włoch, ty szybko ratujesz aliantów mi tu. Ej, dlaczego mi wyciągnąłeś, stary Kajzera, z wojny? Jezus. Dobra, mają nasze błogosławieństwo, zróbmy kolaborujący rząd w Związku Radzieckim. Czemu Kajzer mi wyskoczył z bomby z wojny i dołączył do frakcji z Bułgarią? Nie mam pojęcia. Ty, wiecie co, to ja może pakt habsburski bym rozwiązał, ale nie mogę, bo jestem w wojnie z aliantami, więc LOL, dosłownie. Nie, mam nadzieję, że chłopaki tutaj dolecą jak najszybciej. Przydałoby się. Kolaborujący rząd radziecki, rosyjski, jakkolwiek to nazywacie, niech mi dadzą wsparcie garnizonów, fantastycznie. No i powiem wam szczerze, nie wiem, czemu to mam jako Królestwo Polskie i to mam u siebie jako Królestwo Polskie, nie mam zielonego pojęcia. Trudno się mówi? Znak zapytania? Śmigły Ritz jest już we Włoszech? In Italia? We Włoszech jest, moi drodzy, El Italiano? Ja puszuję, oni mają La Stenda, chłopie? A w grudniu święta? Nie wiem, co tu się dzieje. Atak jest potężny, zrównałem ich z ziemią. Jugosławia jest w ogóle w aliantach. Nie, w chińskich aliantach, okej. Okay. Ty, nawet puszowanko tu jest dobre. Ej, ty, my prawdopodobnie będziemy w stanie wejść do Francji. Jeszcze zanim do Francji wejdzie, moi drodzy, Kaiser, bo Kaiser to tu widzę naprawdę może polec. Tej, że tak powiem, potyczce słownej z aliantami. Ej, ty, my weszliśmy do Włoch normalnie, co jest? Dywizje górskie są najlepsze na świecie. Normalnie się zakochałem i ja teraz wysyłam drugą armię do Włoch. Moi drodzy, proszę jak najszybszy travel tutaj, jak najszybszą podróż, bo kurde, trzeba się przejechać po Włoszech, trzeba odbić Włochy i trzeba zająć Francuzów. Stary, Kaiser nie umiał tego zrobić. Boże, te dywizje są jak szarańcza, a to jest taki template, przysięgam. Patrzcie, to jest taki template, nic tu nie zmieniałem. Jeszcze mogłem dodać normalnie, nie wiem co, ale stary, przysięgam ci, nic tu nie zmieniałem, chłopie. Mógłbym dać Rangerów, nie? Którzy jeszcze bardziej by mi OP statystyki zrobili i daje tych Rangerów. Boże, ja nie miałem Rangerów w ogóle w dywizjach i te dywizje były takie OP, a z Rangerami to już w ogóle się dojadę chyba do Ameryki, stary. Junta amerykańska jest we frakcji z Meksykiem i z Chinami. Aha, no dobra, hej. Ty, ale lol. Naprawdę, ja myślałem, że to jest żart, nie? Ale stary, my przejechaliśmy się przez południowe Włochy i normalnie dojechaliśmy
do Paryża, nie? To nie są śmiechy chichy, moi drodzy. Moi drodzy, za niedługo Armia Polska będzie w Paryżu, dosłownie, sprawdzimy, kto tam był. Ja bym bardzo chciał supply huby zdobyć, bo tutaj widzę, że już klęka mi zaopatrzenie przy Marzinocie, a trzeba by było jak najszybciej złączyć albo zdobyć jakieś supply hubiki, bo tutaj jeszcze koleje prowadzą, moi drodzy, nie tędy. Ale ty, panowie, jestem dumny z tego template'u. Jezus, jak my grzmocimy. Nie no, panowie, historyczna Polska pod obronę, pod dywizje górskie. No, chłopie, musisz tego lajka zostawić. To już nawet nie ma, czy chcesz, czy nie chcesz. Ja po prostu muszę w to zagrać i z tego zrobić epizod, stary. No joke. I Paryż, normalnie polskie wojska w Paryżu, stary. I Kaiser będzie brany na dwa baty, stary, jak będę chciał. Equipment sobie odrobić muszę, bo jest tragedia tak naprawdę. Jak uda mi się odrobić equipmentik, od Rosji sobie weźmiemy. Od Rosji sobie weźmiemy i odrabiamy equipmenty. Upadek, moi drodzy, Paryża. Jeszcze od Rosji więcej surowców. Jeszcze chrom bym sobie wziął od Rosji. Fantastycznie. Panowie, jest sub... Ej, ja rozgromiłem już Paryż. Lol, ja zajmuję... Co jest? Ja ich... Boże, tu jest parędziesiąt dywizji i moje dywizje piechoty. Jezus, ale ich rozerwałem im odbyt dosłownie. Belgia kapituluje, wszyscy kapitulują. Mój przemysł jest dosłownie sieczkownikiem. Kaiser dopiero ruszył swoje cztery litery. Ja się zastanawiam, czy ja bym był w stanie tego Kaisera poskromić. Taką armią i tyloma dywizjami. Jak tym bardziej, że Kaiser jest z Bułgarią w sojuszu, porwalo milion. Musimy przejechać tędy. Tu sobie wyślemy dywizję, żeby jechały jak najszybciej. Tutaj to jest po akcji już. A, chłopie, Gdański wyparował. Lol. Nie wiem z jakiego powodu, nie? Moi drodzy, jak zwykle. Ja nie wiem, czy... W tej grze powinni zrobić klawisz, którym klikasz aneks i tale i oni znikają z mapy i pojawia się 600 bomb atomowych, oczywiście w kontekście gry, i po prostu znikają, nie? Że nie ma już AI włoskiego, nie ma Włoch i tak dalej, żeby ich ciągle nie ratować, żeby ciągle tutaj nie wysyłać wojsk i tak dalej, i tak dalej. Wiecie co, już czysto teoretycznie dla testu przysyłem wojska pod Kaisera, robię uzasadnienie, wjeżdżam w niego na pełnej, chcę zobaczyć, czy będę w stanie go przejechać, nie? W sensie Kaisera. Już olewam tą Bułgarię, po prostu chcę zobaczyć, jak mi w Niemczech pójdzie i z tego, co widzę, to będzie fantastycznie, bo za ten Gdańsk, nie? Ja mam po jednej dywizji na kratce, wydaje mi się, że to się zacznie zwiększać w momencie, w którym zacznę zdobywać coraz więcej ziemi, a już widzę, że ziemi zdobywam coraz więcej. I tutaj jest bardzo ładne przejście przez Królewiec i tych dywizji powinno się paręnaście zwolnić po Królewcu tak naprawdę. Ale dywizje górskie, zobaczcie, perfekcyjnie sobie radzą, moi drodzy, w bitwach. Norymberga zostaje zajęta, będziemy mogli poorganizować im tam procesy, a teraz, moi drodzy, odbicie Gdańska. Ze strony Francji idzie nawet fajny push, tak szczerze, bo ja widzę w nim potencjał, niby czerwone dymy, ale ja wiem, że jak to się przełamie, to będzie sieczka. Dosłownie sieczka. Mam tu też 24 dywizje, które podzielę na dwa i wezmę, zabezpieczę tutaj właśnie też te armie, żeby właśnie tutaj coś ten, no bo sami widzicie, co się dzieje. Ruscy nie rekrutują wojska, bo są nobami. Dosłownie. Chyba rzuciłem się za bardzo z motyką na... Ruscy mam 19 dywizji, z których nie korzystają. Boż. Tragedia. Chyba się rzuciłem z motyką na słońce, tym bardziej, że nie robiłem kolaboracyjnych rządów tutaj przeciwko Kaiserowi. Szkoda, że nie da się aliantów spisować, no ale trudno. O Jezus, panowie! Ja pierdzielę, znowu te Włochy, nie? Boże, żeby mieć włoską gospodarkę i nie umieć czterech portów obstawić, to trzeba naprawdę nazywać się Benito Mussolini albo jakiś tam monarchistyczny dowódca, nie? No, tu powiem wam szczerze, byłoby easy. Serio. Tylko ja bym musiał się dosłownie przeorganizować. Dosłownie Niemcy są na pusza, nie? Bo już widzę, że mnie atakują. Ja bym był w stanie może to nawet utrzymać. Dywizje się szaflują prawo-lewo. Tutaj to już też w ogóle XD. Niemcy mnie atakują cały czas, widzicie. A w defensywie jestem niepokonany. Jak gołota. Wielki Kaisiel. Wielki Kaisiel. I atakuje. Ja mam zielone dymki w defensywie. Wielki Kaisiel. Dobra, jolo. Albo my, albo oni, moi drodzy. Wielka Polska tego wymaga, nie? Tym bardziej, że oni mnie atakują, mają czerwone dymki u siebie, ja mam zielone, więc powinniśmy tego wielkiego Kaisiela już tutaj załatwić na Balcie Dobrze. Nie no, przepraszam, że tak mówię, ale no, tak sobie wyglądam. Tak sobie wyobrażam przeciętnego fana Wielkich Prus, nie? O, jeszcze widzę Anglikom. Kto to jest? Dominium Kanady wylądowało przy Hamburgu. Boże, już myślałem, że to Ruscy, nie? O, i teraz... Ciekawi mnie, kto kogo podbije pierwszy. Czy ja Kaisera, czy alianci mnie? Nie mam zielonego pojęcia, ale tutaj są fajne przejściówki do zrobienia. Chyba nie zdążymy podbić pierwszy Kaisera. Tym bardziej, bo Włochy mam po swojej stronie i one mnie naprawdę ciągną w dół. Ale byliśmy bardzo, bardzo blisko, nie? Panowie... Można mieć zarąbisty template, 500 dywizji, ale Kaiser wszystko wytrzyma. A Francja ci się przejedzie od tyłu 700 dywizji, nie? I Włochy znowu cię będą ciągły w dół. Ale gwarantuję wam, że jak jesteś z Kaiserem we frakcji, to Kaiser ma 6 dywizji pancernych w 45 roku i 30 dywizji piechoty i upadasz. To jest nierealne, ale historia jest... nierealna w sumie. Poddaję się i klękam. Pamiętajcie, 2,5 lajków, robimy historyczną Polskę. Polska pod siły specjalne silna, alianci jeszcze silniejsi.